Zadanie 35, ostatnie, za 5 punktów. Mam nadzieję, że się udało Wam zrobić. Dany jest kreniastosu prosty, którego podstawą jest prostokąt ABCD. W tym kreniastosłupie BD ma długość 15, no dobra, wszystko tu widać na rysunku, a ponadto CD, ta długość to jest 3 plus BC. No dobra, no to jeśli za BC postawię sobie X-a, to CD w takim razie to będzie X plus 3. Czyli tutaj też jest X plus 3, czyli w podstawie mamy prostokąt, który ma wymiary x na x plus 3. Oraz podany jest kąt CDG, zaznaczę go, żebyście dokładnie go widzieli. O, to jest na tej ścianie z tyłu. I on ma 60 stopni. No dobra, czyli tu jest 90, tu jest 30. Oblicz objętość i pole powierzchni bocznej tego kreniostosłupa. Objętość. No to napiszmy sobie wzory. Objętość to jest pole podstawy razy wysokość, a z kolei pole boczne to są dwie ściany, dwa razy ściana, która ma wymiary x na h, tak? Czyli no, napiszmy sobie p1 plus 2 razy p2. No na przykład p1 to jest ta ściana od przodu, tak? A p2 to będzie ta ściana od boku. Dlaczego razy 2? No bo są dwie takie same. Z przodu, z tyłu i po boku. X plus 3 na H, no i X na H. Dobra. W takim razie musimy, myślę, wyjść od tego, że tutaj mamy 15, czyli to jest jedyna długość, jaką mamy, więc trzeba to jakoś uzależnić, tak? Później te boki, które są tutaj. Można to zrobić przy pomocy Pitagorasa, no bo przecież w podstawie jest prostokąt, on ma przekątną równą 15, no więc możemy tutaj ułożyć Pitagorasa. Dobra, no to tak, ten bok ma x, x do kwadratu plus drugi bok ma x plus 3 do kwadratu, to się równa 15 kwadrat, tak? Jakbyśmy popatrzyli od góry na ten prostokąt, no to to jest, już tak szybciutko naszkicuję, może w drugą stronę. O, to wygląda tak. Tutaj jest x, a tu jest x plus 3. Więc liczymy z tego Pitagorasa. No dobra, rozpisujemy. X kwadrat plus, no i tutaj uwaga, to jest wzór skróconego mnożenia, tak? W środku jest dodawanie, czyli rozpisuję tak. X kwadrat plus 2ab plus b kwadrat równa się, och, mi się tu nie zmieści. Dobra, 15 do drugiej. Widać? Mam nadzieję, że tak. Nie zaplanowałam dobrze tego miejsca. Dobra, tutaj jest ten prostokąt. Widzicie co? Inaczej zmarzę to i narysuję gdzieś bardziej obok, żeby Wam to się nie pomieszało. I narysuję go ładniej. Tak, to jest ten rzut od góry. Mamy tutaj x, a tu x plus 3. Tu jest ta przekątna i ona ma 15, więc Pitagorasa robimy z tego trójkąta. No i musimy uporządkować, słuchajcie, tą lewą stronę. Tu mamy x kwadrat, tu też, więc jest 2x kwadrat. Tutaj jest mnożenie, czyli będzie 6x plus 9, no i 15 do kwadratu to jest 225. O, widzimy funkcję kwadratową, tak? Więc żeby policzyć x, to no, musimy się posłużyć tą funkcją kwadratową. Więc wszystko na lewo przesuwamy, żeby policzyć deltę na lewą stronę. X kwadrat plus 6x plus 9 minus 225 to będzie 0. No i trzeba to sobie odjąć. 9 minus 225, wybaczcie, że to robię na kalkulatorze, ale już trochę jestem zmęczona po nagrywaniu całej matury. 2x kwadrat plus 6x minus 216, to jest 0. I zobaczcie, możemy sobie to wszystko podzielić przez 2, no bo każda z tych liczb się dzieli przez 2, czyli będzie x kwadrat plus 3x minus 108. O! I z tego liczymy sobie deltę.
No bo chcemy wyznaczyć rozwiązania tych x-ów. Dobra, delta. B kwadrat minus 4ac, to jest ten wzór na deltę. Hop. No to co? B to 3, więc 3 kwadrat minus 4 razy 1 razy minus 108. Matko, jakie liczby. Dobrze, czyli mamy 9 dodać. 4 razy 8 to 32, czyli 432. O, ale tutaj wyszły nam liczby 441. Mam nadzieję, że się nie pomyliłam. Jeszcze to tutaj wymnożę na kalkulatorze. 108, 432. No i jak dodamy dziewiątkę, no to mamy 441. I teraz przygotujmy sobie od razu pierwiastek. Na szczęście to jest ładna liczba po spierwiastkowaniu, bo wychodzi nam 21. No to liczymy x1 i x2. I uwaga, x to jest długość boku, więc x musi być liczbą większą od 0. Dobra. Minus b minus pierwiastek z delty na 2a i minus b plus pierwiastek z delty na 2a. Ok, tutaj te wzory mam nadzieję, że już kojarzycie. Podstawiamy. B to było 3. Ja może podkreślę tą funkcję, z której my liczymy to wszystko. O, to jest tu. B to było 3, więc mamy minus 3 minus pierwiastek z delty na 2 razy 1, czyli minus 24 na 2, czyli to jest minus 12. No i to ta odpowiedź nam odpada, tak? Bo, no tak jak mówiłam, x powinien być większy od 0. W zasadzie to już na tym etapie można było to odrzucić, bo widzimy, że wychodzi liczba podzielona przez dodatnią, ujemna przez dodatnią, a to na pewno będzie ujemne. Dobra, więc na tym się skupiamy. Minus 3 plus 21 przez 2 razy 1, czyli mamy 18 na 2, więc to jest równe 9. Więc już mamy wymiary podstawy, tak? To jest 9. Na, jak dodamy trójkę, to mamy 12. 9 na 12. Ta podstawa ma 9 na 12. Bo nam x wyszedł równy 9. No to w takim razie możemy przystąpić do policzenia wysokości, bo ona też nam będzie potrzebna. O tutaj, tak, w tym trójkącie, bo to nam będzie wysokość, żeby móc policzyć pole ścian bocznych. No więc dobrze, zajmijmy się tym trójkątem żółtym. Tutaj już wiemy, że jest 12 na dole, tu jest wysokość i mamy kąt prosty, tak? Więc wysokość możemy policzyć przy pomocy tangensa. Możesz zerknąć sobie do karty wzorów, gdzie ten tangens będzie. Ja Tobie to już pokażę, że tangens 60 stopni to będzie sinus, cosinus, tangens H do 12. H do 12. O, w ten sposób to będzie. No i patrzysz sobie w karcie wzorów, tak? Tangens 12, przepraszam, 60 stopni. Ja sobie tutaj szybko przeskroluję, no bo mam tą kartę tutaj otwartą. Nie przygotowałam sobie tego tangensa 60. To jest pierwiastek z 3. Tangens 60 stopni to jest pierwiastek z 3. No więc zobacz, można tutaj już łatwo tę wysokość wyznaczyć, mnożąc po prostu przez 12. Więc wysokość to jest 12 pierwiastków z 3. O. W takim razie możemy już policzyć objętość, bo pole podstawy to jest 12 razy 9, no bo to jest prostokąt. I jeszcze razy wysokość, czyli razy 12 pierwiastka z 3. No to liczymy. 12 razy 9 i razy znowu 12. Matko, jaka duża liczba. 1296 pierwiastków z 3.
No dobra, no tak wyszło. Jednostki tutaj nie ma, więc no, jest jakaś jednostka do trzeciej, tak? No ale nic nam tu nie podali, że to jakieś są centymetry czy nic innego. Zostawiamy. Dobra, policzmy jeszcze to pole boczne. P1 najpierw. P1, czyli to jest ta ściana z przodu i z tyłu. Ona ma wymiary 12 na 12 pierwiastków z 3, bo to jest 12 pierwiastków z 3. No więc jej pole to jest 12 razy 12 pierwiastków z 3. 12 razy 12 to jest... sprawdzę, żeby nie było. 144, tak. Czasem wolę nie mówić z pamięci, bo jeszcze się pomylę i co? Dobrze. 144 pierwiastków z 3. No a P2 to jest ściana, która ma wymiary 9 na 12 pierwiastków z 3, czyli 9 razy 12 pierwiastków z 3 to jest 108 pierwiastka z 3. No i możemy przystąpić do policzenia pola bocznego. Czyli tak, 2 razy P1 to 144 pierwiastka z 3. Dodać 2 razy P2, czyli 108 pierwiastka z 3. Czyli mamy 288 pierwiastków z 3. Dodać 216 pierwiastków z 3. No i jak to dodamy, to mamy tak. 216, 200, 504 pierwiastka z 3. Jakieś tam jednostki kwadratowe by były. No i za takie zadanie otrzymalibyście 5 punktów, jeśli byłoby rozwiązane całkowicie dobrze. Za poszczególne etapy też tutaj były przyznawane punkty, także ważne, żeby pisać, dopóki się wie, to robić. Nawet jeżeli gdzieś tam końcowy wynik troszkę będzie odbiegał od tego, który miał być, to za jakieś tam etapy możecie otrzymać punkty. Mam nadzieję, że zadanie zrobiliście dobrze i że wpadnie dużo punktów.